Cześć! Witam wszystkich serdecznie. W tej serii będą krótkie filmiki, przede wszystkim dla osób początkujących i dla tych, którzy po prostu czasem potrzebują coś zmierzyć. Będą więc głównie tanie i powszechnie dostępne multimetry, ale nie tylko. Wszystko od podstaw i możliwie prosto wytłumaczone. W tym odcinku pomiar napięcia stałego, bezpiecznego, czyli do 60 V. W tym zakresie napięć mamy różnego rodzaju baterie, akumulatorki do domowych urządzeń, zasilacze, akumulatory w hulajnogach, rowerach elektrycznych, czy samochodach i motocyklach spalinowych, bo w hybrydach i elektrykach jest też już wysokie niebezpieczne napięcie. Takie napięcia do 60 V teoretycznie nie są dla nas niebezpieczne, więc nie musimy zachowywać szczególnych środków ostrożności. Ale za każdym razem warto upewnić się, że są bezpieczne, na przykład sprawdzając napięcie na etykiecie czy obudowie. Niespodzianki zawsze mogą się zdarzyć. Może nie w 1,5-woltowych bateryjkach, ale na przykład w uszkodzonych zasilaczach impulsowych już może pojawić się niebezpieczne napięcie, nawet jeśli nie są podłączone do sieci. Na przykład ładunek zgromadzony w naładowanych kondensatorach. Napięcie mierzymy, podłączając sondy równolegle do multimetru. Dobrą zasadą jest przyłożenie czerwonej sondy multimetru do bieguna dodatniego, a czarnej do ujemnego. W przypadku analogowych, wskazówkowych multimetrów jest to ważne, ale cyfrowe multimetry przy odwrotnym połączeniu po prostu pokażą minus na wyświetlaczu. To może się przydać, jeśli chcemy na przykład określić, gdzie jest dodatni, a gdzie ujemny biegun. Jeśli interesuje nas tylko wartość napięcia, na przykład chcemy sprawdzić, czy bateria nadaje się jeszcze do użytku, nie będzie to miało znaczenia. Nie musimy się wtedy przejmować kolorami sond, ale warto wyrabiać sobie dobre nawyki, ponieważ kiedyś mogą się przydać. Dlatego w dalszej części w taki sposób będę to wszystko podawał. Zacznijmy od smart multimetrów. Pomiar napięcia można wykonać w trybie automatycznym. Wystarczy podłączyć sondy, jeśli nie są już podłączone, włączyć multimetr i można mierzyć. Ogólnie podłączanie sond, czyli tych przewodów, mówiłem już w odcinku zerowym. Czarną sondę podłączamy do gniazda oznaczonego COM. A czerwoną do oznaczonego literką V. V jak volt, jednostka napięcia elektrycznego. Ta sama zasada dotyczy też innych funkcji. W tych smart multimetrach nie mamy takiego oznaczenia. Jest natomiast A jak amper. To dotyczy natężenia prądu oraz po prostu wejście dla pozostałych wartości, w tym właśnie napięcia. Włączam multimetry. Są od razu w trybie auto, więc mogę mierzyć. Dotykam sondami biegunów i otrzymuję na wyświetlaczu wynik. Zwróćmy uwagę na jednostkę, a raczej przedrostek. Tu mamy tylko V, czyli wolty. Dla niższych napięć mogą to być miliwolty czy nawet mikrowolty. Jeśli czarna sonda jest podłączona do gniazda COM oraz bieguna ujemnego, wynik na wyświetlaczu będzie dodatni. Jeśli odwrotnie, będzie ujemny. Multimetr automatyczny. Tu podłączenie sondy multimetru i mierzonego napięcia jest takie samo. Czarna sonda do gniazda COM, czerwona do oznaczonego literką V, jak volt. Pokrętłem wybieram funkcję, czyli pomiar napięcia stałego. To właśnie symbol stałego. I przykładam sondy do mierzonego napięcia. Na wyświetlaczu mam wynik. Tu także należy zwrócić uwagę na jednostkę. W niektórych multimetrach wybiera się pomiar napięcia stałego i zmiennego przyciskiem. DC stałe, AC zmienne. Multimetr manualny, czyli z ręcznym wyborem zakresów. Tu już ustawienie jest trudniejsze, ale wynik możemy uzyskać szybciej, a jednostkę też wybieramy przed pomiarem, więc nie musimy na to zwracać uwagi później. Przy wielu pomiarach podobnych wartości, kiedy raz ustawiamy zakres, taki multimetr może okazać się znacznie wygodniejszy i szybszy. Czym właściwie jest ten zakres pomiarowy? To największa wartość, jaką możemy zmierzyć. Powyżej tej wartości otrzymamy komunikat o przekroczeniu zakresu, np. OL.
tu mamy sekcję dotyczącą napięcia stałego. Same liczby to będą wolty. Literki to przedrostki, na przykład miliwolty. Wybierając 200, możemy mierzyć napięcia do 200 V, a wybierając 2000 M do 2000 mV, czyli do 2 V. Przedrostki wpływają także na wyświetlany wynik. Jeśli wybierzemy zakres w voltach, wynik na wyświetlaczu będzie w voltach, a jeżeli wybierzemy zakres w miliwoltach, to i wynik na wyświetlaczu też będzie w miliwoltach. Zwróćmy uwagę na dokładność na zakresy. Upraszczając, im większy zakres, czyli im wyższe napięcie możemy mierzyć, tym mniejsza dokładność. Z tego powodu najlepiej wybrać najbliższy, wyższy zakres niż spodziewane napięcie. Chyba że dokładność będzie wystarczająca. Na przykład 9-woltowa bateria. Najlepszym wyborem będzie zakres 20 V, ale baterię 1,5 V też możemy zmierzyć na tym zakresie. Na zakresie 2000 mV, czyli 2 V, będzie większa dokładność. Ale czy aż taka dokładność będzie nam potrzebna? Powinniśmy więc wiedzieć, jakiego napięcia się spodziewać i dobierać zakres. Jeśli nie znamy napięcia, możemy zacząć od wyższego zakresu i obniżać zakres. Spotkałem się z opinią, że na czas zmiany zakresu powinno się odłączać mierzone napięcie. Nie stosowałem tego i żadnego multimetru nie uszkodziłem, ale informuję o potencjalnym ryzyku. Są jeszcze multimetry analogowe, wskazówkowe, ale to temat raczej na osobny odcinek. Jeśli pominąłem coś, co Was interesuje, dajcie znać w komentarzach. Jeśli macie pytania lub chcecie, aby pokazać jakiś konkretny przykład, też piszcie w komentarzach. Jeśli będę miał taką możliwość, to powstanie film na życzenie. Zapraszam też do subskrybowania kanału. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.